Już w najbliższą niedzielę, 5 maja, 47. Grand Prix w kolarstwie szosowym, Grand Prix Częstochowy. Rozmawiamy z głównym organizatorem, panem Grzegorzem Gronkiewiczem. Na początek powiedzmy sobie, jaki przebieg w tym roku będzie miał wyścig. Dzień dobry. 47. Grand Prix Częstochowo, Puchar Prezydenta Miasta. Także będzie start na tradycyjnej trasie, start w Alejach przy Cepeli. Trasa będzie na rundzie dwukilometrowej, będzie szła od Cepeli w górę pomiędzy parkami, następnie przy parku w lewo w pasaż Baryły, następnie drugi raz w lewo w ulicy Siedmiu Kamienic, następnie w ulicy Popiełuszki, z ulicy Popiełuszki znowu w prawo w Aleje i na dole przy Kurii nawrót i meta przy Cepeli, i to będzie runda miała około 2 km i tego będą pokonywać każda kategoria odpowiednią ilość do swojego wieku i umiejętności. To powiedzmy właśnie jeszcze o kategoriach, jak to będzie z podziałem na godziny wyglądało? Wyścig się rozpoczyna o 14.45, kategorie takie dziecięce, żaki, żaczki, młodzik, młodziczka. Po nich wyścig amatorów, masterców, to są tacy tutaj ludzie, którzy nie mają licencji, mogą sobie wystartować na trasie zabezpieczonej, zobaczyć, poczuć taką tradycję tego wyścigu. Oczywiście chodzi głównie o zabawę tutaj w tej kategorii amator, aczkolwiek oni się zawsze bardzo mocno ścigają. To będzie o godzinie 15.30 i o godzinie 16.10 wyścig główny. Pan prezydent Krzysztof Matyjaszczyk otworzy wyścig o godzinie 16 i około godziny 16.10 wystartują zawodnicy w kategorii elita. W tym wyścigu głównym jakichś znanych kolarzy możemy się spodziewać na ulicach Częstochowy? Tak, zapowiedzieli się ze wszystkich tych naszych polskich grup zawodowych, z CCC na czele i z innych grup zawodowych, także będą zawodnicy z Czech, będą zawodnicy ze Słowacji, także będzie wyścig w dobrej obsadzie. Patrzymy w niebo, trochę boimy się o pogodę, no i właśnie, jaki ona może mieć przebieg na trasę wyścigu, jeżeli na przykład nam w niedzielę trochę popada? Znaczy się, no, na pogodę nie mamy żadnej... Na pogodę nie ma rady. Nie ma rady. Zawsze z tego powodu niby się uśmiecham, ale ubolewam, jak nie będzie pogody. Chodzi głównie, żeby nie padało, no bo ta temperatura, jak będzie trochę chłodniej, to jeszcze pół biedy. No jak będzie padało, to zorganizować wyścig, rozłożyć to wszystko. Zawodnicy też są niezadowoleni, no ale prognozy są takie na dzień dzisiejszy, że ma być pochmurnie, może trochę chłodno, ale ma nie padać. To już będzie połowę sukcesu. Oczywiście wyścig bez względu na pogodę, czy będzie padać, czy nie będzie padać, to wyścig będzie. Kolarze to ludzie twardzi. I wyścig się musi odbyć, także tu nie ma, że odwołujemy, aczkolwiek ta trasa jest ciężka, bo jeżeli będzie padać, jest kostka, a kostka jest śliska, no ale zawodnicy sobie z tym radzą, na innych wyścigach myślę, że będzie wszystko ok. Grand Prix już po raz 47, a po raz 4 będzie to także memoriał imienia Jacka Pikorskiego. Jeszcze gdzieś tam, no mamy w głowie tą tragedię sprzed kilku lat, na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Znany w środowisku dziennikarskim, znany w środowisku kolarskim, Jacek Pikorski niestety od nas odszedł. Tak jest, no Jacek był moim też kolegą, przyjacielem, jeździliśmy w klubie wcześniej razem, później został dziennikarzem, wszyscy go znamy z komentowania na żużlu, także no chcemy tu go uhonorować, uczcić już od paru lat. Urząd Miasta też bardzo chętnie wyraził zgodę, żeby przy okazji o Puchar Prezydenta był też memoriał. I bardzo się cieszymy, razem z rodzicami to wspólnie też organizujemy. No, zapraszam jeszcze raz wszystkich, z tego powodu też przyjedzie trochę jego kolegów na wyścig ten w amatorach. No i taką tradycją, już to czwarty raz, także bardzo chętnie, bardzo nam z tego powodu jest też no, miło, że robimy ten memoriał, ale no, nie do końca nam jest miło, że Jacka Pikorskiego. No. Czymś dodatkowym jeszcze kibiców możemy zachęcić do przybycia? Tak jest, zapraszam wszystkich kibiców. Dla uczestników mamy kupony za darmo. Dla uczestników za drobną kwotę mamy kupon, który będzie brał udział w losowaniu. Mamy fajne nagrody rzeczowe, które dostaliśmy za darmo i mamy także rower do wygrania firmy Giant za ponad 2000, mamy laptopa, mamy wiele takich nagród jak pobyty pod grzybkiem, mamy ze sklepów Dorota torty, mamy w świat ziemniaczka pobyty, także i wiele innych jeszcze, których w tej chwili nie pamiętam nagród. Zapraszam kibiców, naprawdę jest to zawsze co roku fajna atrakcja, ludzie się bardzo cieszą, wychodzą z tymi nagrodami, są w szoku. Ja też się cieszę, że po prostu przy okazji takiej fajnej imprezy na koniec losujemy te nagrody i jest bardzo wesoło, bo komentator to prowadzi w takim naprawdę fajnym, wesołym tonie.
Kto jeszcze zatem nie ma planów na zakończenie majówki, przypominamy 47. Grand Prix Częstochowy, obchwał prezydenta miasta już w najbliższą niedzielę, 5 maja. Zapraszamy. Zapraszam serdecznie.